Najpierw została odprawiona msza święta roratnia w rotundzie świętego Mikołaja w Cieszynie, pod koniec której dzieci odwiedził Mikołaj. Później ze wzgórza zamkowego w kierunku rynku wyruszył cieszyński orszak świętego Mikołaja. To nowość w Cieszynie, która jednak bardzo szybko przypadła do gustu uczestnikom, zwłaszcza tym najmłodszym. I mamy nadzieję, że spodoba się to cieszyniakom i że 6 grudnia zawsze będziemy się spotykali wieczorem pod rotundą, by ulicą Głęboką wyruszyć na rynek i rozświetlić choinkę. Organizatorzy odwołują się do historii. Orszak świętego Mikołaja wędrował kiedyś ulicami Cieszyna. Wracamy do korzeni dokładnie średniowiecznych, kiedy to w średniowieczu takie mikołajowe korowody wędrowały ulicami śląskich miast z tego względu, że święty Mikołaj był jednym z patronów dynastii Piastów. No więc dlatego też nawiązujemy do historii Piastów cieszyńskich, ale też Habsburgów, którzy przywieźli nam zwyczaj zdobienia choinki, między innymi książę Przemysław Noszak przywiózł piernik z Pragi, więc to są elementy świąt, które tworzą tą atmosferę. W korowodzie wzięli udział przebierańcy, między innymi postacie historyczne, ale można było zauważyć także cyganów, Żydów, żołnierzy. Nie zabrakło oczywiście Mikołaja, Mikołajki, Anioła i Śmierci. Mam też nadzieję, że co roku będziemy dokładali nowe postacie, nowe, ciekawe, niebanalne. Ulicą Głęboką przespacerowali się wczoraj wraz z przebierańcami również samorządowcy, dzieci, dorośli, całe rodziny. Kiedy już wszyscy dotarli na rynek, po oficjalnym rozpoczęciu i przywitaniu wszystkich przez burmistrz Cieszyna, uroczyście rozświetlono choinkę. Atmosfera podoba się bardzo, choinka, no najpiękniejsza. Bardzo sympatycznie. Szkoda, że nie ma śniegu, ale atmosfera jest bardzo, bardzo dobra i skłoniło nas, żebyśmy się spotkali rodzinnie. To jest zawsze plus. Na tym świątecznych atrakcji nie koniec. Jarmark świętego Mikołaja w Cieszynie trwa. 7, 8, 14, 15 grudnia. Wtedy na rynku ponad 70 różnych stoisk, najróżniejszych. Będzie coś do jedzenia, będzie coś na rozgrzewkę, ale przede wszystkim będą prezenty najróżniejsze, rękodzieło i nie tylko. Mamy nadzieję, że będzie bardzo szeroki asortyment i Państwo coś dla siebie wybierzecie. No ale oprócz tego będą koncerty na naszej scenie, najróżniejsze będą śpiewające dzieciaki, uczniowie szkół, przedszkolaki, będą zespoły, będzie pokaz laserowy, będą warsztaty wspólnego gotowania, sporo atrakcji. Odsyłam na Facebooka stronę Domu Narodowego, stronę miasta Cieszyn internetową. Tam wszystkie szczegóły Państwo znajdziecie. Piątkowy mikołajkowy wieczór zakończył się występem kapeli góralskiej Torka. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.